Szanowni Państwo, Polska to kraj, tak jak mamy przedstawiciela ambasady Niemiec, jak to kiedyś Otton III powiedział w 1000 roku na zjeździe gnieźnieńskim, to kraj mlekiem płynący, mlekiem miodem płynący. Polska produkcja mleczna to 4. produkcja mleka w Unii Europejskiej i 12. na świecie, więc gigantyczny rynek. Z mojej perspektywy po całym roku przyglądania się bardzo intensywnemu, szczególnie branży mleczarskiej w Polsce, mogę powiedzieć, że na początku sytuacja nie była rewelacyjna. Przez cały 16 rok agencja razem z ministerstwem, razem z organizacjami i to też dzięki Państwa wsparciu potrafiliśmy wypracować i mechanizmy, i sytuację, która się z dnia na dzień poprawia i miejmy nadzieję, że sytuacja na rynku mleka będzie utrzymana. W zeszłym roku można wymienić wiele mechanizmów interwencyjnych, czy to prywatne przechowywanie, czy skup mleka w proszku, który wpłynął na stabilizację cen, a także mechanizmy związane z ograniczeniem produkcji mleka, ale nie zapominajmy o innych mechanizmach, które też pośrednio wpływają na rynek mleka, czyli te mechanizmy, które tak na których nam zależy, czyli na nie tylko na skupowaniu, ale mechanizmy, które wpływają na zwiększenie popytu. Czyli zwiększenie tego, że w Polsce będziemy jeść coraz więcej produktów mlecznych. Przy średniej 204 litra mleka na osobę w porównaniu do Niemiec czy Francji, to tak naprawdę może kropla w morzu. Więc tu będziemy starali się poprzez programy mleko, szklanka mleka w szkole, zwiększać zainteresowanie produktami mlecznymi. W przyszłym roku mamy zwiększenie, będziemy starali się w Unii Europejskiej o zwiększenie budżetu na ten program z 200 milionów na 340 milionów, tak aby uatrakcyjnić gamę produktową dla dzieci, jak i wprowadzić programy w szkołach mówiące o tym, jak ważne jest spożycie mleka. Oprócz tego programu Szklanka Mleka w Szkole, nie zapominajmy też o dużym bardzo programie pomocy żywnościowej, którą Agencja Rynku Rolnego prowadzi wraz z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. To są zakupy na poziomie 300 milionów złotych rocznie, więc jeżeli weźmiemy wszystkie pakiety wsparcia, jakie Agencja Rynku Rolnego miała do zaproponowania w zeszłym roku, te kwoty zaczynają być bliskie 1 miliarda złotych wsparcia tylko na branżę mleczną. Przed nami rok 2017, kolejne wyzwania i tak naprawdę rok dla nas, kiedy powinniśmy się skupić na promocji i handlu. Mamy pozytywne przykłady tego, że poprzez wspólne występowanie wszystkich marek polskich, silnych marek polskich na jednych stoiskach narodowych budujemy silną pozycję polskiej jednej marki narodowej. W Europie może te największe polskie firmy mleczne są znane. W dalszym świecie na pewno już nie, ale mamy szansę niepowtarzalną, żeby poprzez wspólne występowanie na wszystkich imprezach targowych, co miało miejsce i w Chinach, i w tym roku będzie miało miejsce na targach w Kolonii. To jest to miejsce, kiedy możemy się razem złączyć i pokazać, jak silna jest polska marka. Taki przykład z Grünewoche, kiedy to wchodząc na halę, niektórzy mogli poczuć się, czy to w danym kraju, czy to w Holandii, czy w innym kraju, polskie firmy dalej były bardzo rozproszone. Taka sama sytuacja miała miejsce w przypadku branży mleczarskiej na targach Sial Paryż, kiedy każda firma była w innym miejscu, nie była oznakowana, że to jest polska firma, więc wiem, że niektórym firmom może nie zależeć na tym, żeby występować pod marką Polska, ale tym, którym zależy, będziemy zapraszali, będziemy chcieli poprawiać sytuację tak, żeby wzmocnić ten sygnał do wszystkich, że branża mleczarska w Polsce to naprawdę istotna branża dla gospodarki polskiej i Unii Europejskiej. Bardzo Państwu dziękuję za ten rok współpracy. Mam nadzieję, że kolejny rok będzie równie udany.
jak nie lepszy i życzę wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję.